rozmawiałem z Piotrkiem Wilczewskim i teraz oficjalnie można powiedzieć Piotrkiem Wilczewskim trenerem Mariusza Wacha? No tak, no, na razie z Mariuszem współpracuję, pomagam mu w przygotowaniach. Na razie nic mi nie wiadomo, żeby był inny trener. Jestem ja. W miarę możliwości trenujemy tutaj na sali w Dzierżoniowie i z tego tak można powiedzieć, że tak jak zacząłeś, na dzień dzisiejszy jestem trenerem Mariusza Wacha. Mariusz przyjechał z kilkoma kilogramami nadwagi, no bo wiadomo, miał trochę tej przerwy, ale powoli teraz to wszystko schodzi w dół. Widzisz ten progres? No tak, no Mariusz miał wszystko, żeby znowu być w czołówce i boksować z najlepszymi. I tylko teraz troszeczkę popracować, zrzucić te zbędne kilogramy. Już tak zrzucił, bo w ciągu tam paru dni 7 kilo spadło, to już jest sukces. Ale jeszcze jakby do kolejne 7 spadło, to już by było ok. Zaczynam jakieś pierwsze sparingi, na razie sparing partnerów mamy takich miejscowych chłopaków, takich ambitnych, nic im nie ujmuję, ale na początek to można powiedzieć, że są bardzo dobrzy, zmieniają się, Mariusza gonią. Jeszcze troszeczkę, jakiś jeszcze czas, żeby Mariusz potem wrócił do takiej formy, jakiej był pół roku wcześniej. Dwie podstawowe dzisiaj twoje komendy to zakroczna noga i ten lewy prosty z defensywy. To zmieniasz bardzo styl, czy tylko go ulepszasz? Wydaje mi się, że to jest styl, w którym Mariusz cały nie powinien boksować, czyli siąść na zakroczonej nodze, wykorzystać swoje warunki fizyczne i boksować lewą ręką. No Mariusz tak boksuje przede wszystkim wszyscy. No może nie wszyscy, ale większość pięściarzy obdarzonych takimi warunkami fizycznymi, tak? Czyli siadają, operują tymi długimi swoimi dzidami i wykorzystują to, co im dała Bozia. Mariusz już w przyszłości boksował, tak jak mówisz, tym lewym prostym, ale kiedy przyszło do starcia z absolutnym mistrzem tej techniki, tej akcji z Władimirem Kliczko, to okazało się, że on tak naprawdę jak już trafił, to jakimś tam czasami w półdystansie. Czyli jest jeszcze sporo do poprawienia w tym lewym prostym, nie? Oczywiście jest sporo. Właśnie między innymi wzorujemy się też na tych Kliczkach, którzy no, po tych wszystkich komentarzach troszeczkę, gdzie ich darzyłem sympatią, nie przypadli mi do gustu, teraz wyciągają jakieś, nie wiadomo jakie rzeczy, ale już nie, między innymi z tymi rękawicami, ale mi się z tym, ale też na nim się też wzorujemy i chcemy boksować tak jak oni i wykorzystywać te swoje warunki fizyczne. A oglądając tą walkę z Władimirem, jesteście w stanie wyciągnąć wnioski, co poszło nie tak? No, gdyby tam był Mariusz ułamek sekundy szybszy, to by ta walka całkiem inny obraz miała. Te ciosy, więcej ciosów by doszło do niego, do jego głowy i mogłoby się zakończyć to różnie, bo widać było, że po jednym ciosie już wdarła się panika w piątej rundzie i nie wiem, czy on faktycznie był taki trafiony, że on tam zaczął na tych nogach telepotać i klinczować. Nie wiem, ale gdyby Mariusz był ułamek sekundy szybszy, to naprawdę ten obraz tej walki byłby inny. Mariusz tam pokazał wielkie serce, no ale też bardzo mocno oberwał. Domyślam się, że teraz powinien być chyba teoretycznie bardzo łatwy rywal, nie? Tak, no przewiduje Mariusz tam, że z tego co mi wiadomo, ma być ktoś, no, że tak powiem, na tak zwane przetarcie, na powrót do i umożliwienie tego powrotu do tej czołówki. Po półrocznej przerwie musi być ktoś słabszy, żeby się też Mariusz troszeczkę znowu psychicznie jakoś przyzwyczaił do tej klatki, do tego ringu i po tej walce, daj Boże, wygranej będzie kolejna walka z zawodnikiem bardziej wymagającym i jeszcze kolejna i powrót na że tak powiem, do tej czołówki wagi ciężkiej. No właśnie tutaj chyba nie będzie problemem przygotowanie Mariusza fizyczne, tylko bardziej psychiczne, nie? No bo pamiętam tutaj każdy trening w Dzierżoniowie przed walką z Władimirem, no to tutaj ciężko było wejść na tą salę, tutaj dzisiaj jesteśmy sami i tak pewnie będzie długo, dopóki Mariusz dużej walki nie dostanie. Mariusz miał swoją życiową szansę, nie wykorzystał jej i teraz pewnie motywacja jest ciupkę mniejsza i teraz chyba wasze zadanie jest takie, żeby tą motywację jakoś nakręcić, nie? Nie, tu został popełniony błąd, jeżeli chodzi o przygotowania z Władimirem, z Mariusza psychiką. Ja uważam, że Mariusz jest mocny psychicznie, a tutaj były jakieś takie zabiegi robione, jakby on, panika, jak on nie mógł spać, jakieś problemy miał z psychiką. Ktoś tu popełnił błąd. Mariusz sobie też dał narzucić pewne rzeczy, których w życiu nigdy w życiu przed tą walką nie powinny być. Też tu nie chcę wyciągać jakiś inny na końcu, ale no taka jest prawda. Ja nie wiem, dlaczego dzisiaj nie mają być ludzie, kibice na sali, czy tam jakieś naklejane, tak już to zostało na tych workach.
myślałem, że dla mnie i na Mariusza wydaje mi się, że to działa jeszcze bardziej, to by jeszcze bardziej dobijało niż tam jakieś spotkania z ludźmi, którzy jakoś w tej głowie mu tam jakieś pewne rzeczy układają. Wręcz przeciwnie, Mariusz jest mocny psychicznie, to już jak trzeba popracować, to tylko nad taką formą fizyczną, a nie psychiczną. Psychikę miał, ma i mam nadzieję, że będzie miał mocną. Właśnie mi się przypomina walka z Hammerem w Niemczech, to jest mistrz świata, to był mistrz świata juniorów, bardzo trudny teoretycznie rywal. A ja pamiętam Mariusz, jak on tam sobie chodził ulicami uśmiechnięty, zero stresu i tutaj nagle jacyś psychologowie, nie wiem czy akurat do tego pijesz, ale no chyba przedobrzyliście, nie ty, ale ten zespół cały przedobrzył trochę, prawda? Bo jak było wszystko dobrze, to po co polepszać? No dobrze mówisz my, bo ja też w tym zespole byłem, ale no co ja tam miałem do powiedzenia, to już nie będę wnikał, ile ja miałem do powiedzenia. Ale tak jak powiedziałeś właśnie, to jest przesada, no i ten czas, gdzie tam spędzał z kimś, powinien sobie posłać poleżeć, no. Mariusz jest naprawdę mocny. Ja nie mówię też, że, bo są potrzebni botów w ringu, psychologowie, ale, psycholodzy, ale nie akurat w jego przypadku. No w jego przypadku, ja wydaje mi się, że Mariusz jest tak silny, że jemu nie potrzeba jakichś spotkań, jakichś rozmów. Oni są potrzebni, ale nie w jego przypadku. Gdybyś ty doradzał promotorom Mariusza, jaką byś obrał drogę? Wiadomo, ta pierwsza walka łatwa, a po pierwszym nokaucie już z jakimś tam boomem, nazwijmy to brzydko, już jest gotów Mariusz do następnej poważnej walki, czy chciałbyś po prostu patrzeć, obserwować, wciągać wnioski i dopiero wtedy podejmować decyzję? Wydaje mi się, że dzisiaj waga ciężka stoi tylko i obserwuje i wyciąga wnioski, czekają na odejście dwóch braci, czyli Kliczków i każdy czeka, co się wydarzy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Mariusza to faktycznie tak powiedziałeś, pierwsza walka z słabszym zawodnikiem i drugą, trzecią już można boksować naprawdę z tymi zawodnikami, co siedzą i czekają na rozwój sytuacji, bo cała czołówka jest gdzieś tam pochowana, dużo krzyczą, ale nie boksują, tylko czekają, żeby Kliczkowie odeszli od tronu. To na chwilę powróćmy do Polsat Boxing Night. Udane walki twoich dwóch podopiecznych, Paweł Gorzewski, Kamil Łaszczyk. Paweł Gorzewski, no jeszcze może tutaj trochę irytować ten brak precyzji, tak? Bo tak to określiłeś, nie brak ciosu, tylko brak precyzji twoim zdaniem. No ale trzeba przyznać, że w defensywie to gołym okiem widać. Abstrahując, że rywal był troszkę słabszy, to naprawdę Paweł czasami bez głowy wchodził w wymianę, a tutaj chyba ani razu nic nie przyjął. No właśnie z tego zapowiedziałem, jestem bardzo zadowolony, bo nie sądziłem, że Paweł jest tak pojętym uczniem. Dosłownie parę treningów paraliżowania przeciwnika w momencie, kiedy on zaczyna się rozkręcać, a on to później robi w walce. To jestem bardzo z tego zadowolony. Robiliśmy parę treningów wybijających przeciwnika z rytmu, a on to robił już w walce. I no to jest piątka z plusem, pochwała. A jeżeli chodzi o tej kropki nad i, takim jakby kończeniem, nie wiadomo, że nie można powiedzieć knockoutu, ale taki, że na przykład knockdownem, nie? To jest to, że właśnie, że jeszcze może brakuje precyzji do kręcenia tych nadgarstków, skrócenia tych ciosów sierpowych, bicia mniej obszernych. To na tym jeszcze trzeba popracować, ale z taktyki, z umiejętności i z mądrego i myślenia w ringu, no to popisał się w tej walce, także naprawdę tutaj chylę czoła do... Kamil Łaszczyk, ja czekałem, szczerze mówiąc, aż on w końcu przegra jakąś rundę, dwie, żeby zobaczyć, jaki ma charakter, prawda? No bo do tej pory Kamil sobie łatwo radził, nawet jak miał walki 10-rundowe, to wszystkie rundy wygrywał 190. I tutaj była ten kryzys, czwarta, piąta runda, tam Cieślak go tam tą prawym sierpem haczył. I teraz pytanie, czy Kamil wyciągnął wnioski fajne, czy Cieślak spuchł kondycyjnie? Wydaje mi się, że wziął jakieś wnioski, przynajmniej teoretycznie, bo rozmawiam z nim i on o tym mówi, że tak, że wie, że sam się nawet przyznaje, że popełnił błąd. To nie jest tak, że ja mu powiedziałem, tylko sam zaczął temat i sam zaczął właśnie temat od tego zdania, że tam zaboksował źle w tych rundach i mam nadzieję, że to się później przełoży na walkę w ringu. Teraz właśnie też między innymi pracujemy na tym, bijemy ten lewy czy prawy z głową w dole, nie wynoszeniem, żeby nie wynosił tą głowę do góry. Nad tym pracujemy. No jeszcze w sparingu nie było tego może do końca widać, ale kiedy mu przypominam, to przez parę sekund przynajmniej pamięta o tym, nie? Ale to trzeba wypracować setki tysiące razy, żeby wychodziło podczas walki. W końcu boks to nawyki, nie? Boks to nawyki to są takie ruchy, no można powiedzieć, wypracowane na treningu.
20 kwietnia jakiś też słabszy rywal, a potem czerwiec coś mocnego. No tak, 20 kwietnia Kamil boksuje 6 rund z jakimś wymagającym przeciwnikiem, ale to jest to też jakaś już kolejne przygotowanie do wagi o później w obronie tego swojego pasa 12 rund. Czy Kamil powinien już iść kroczek w górę, czy na razie takich ciślaków paru jeszcze powinien robić? No może jeszcze z jedną, nie, ja już bym chciał, żeby on, Kamil, walczył o już te najlepsze pasy, bo jeśli chodzi o te wagi piórkowe, to jest teraz, myślę, jego najlepszy wiek i można zaczynać i nie ma co bać się, tylko trzeba ryzykować, nie ma co też czekać na walkę u siebie, tylko trzeba wsiadać w pociąg czy w samolot, jechać nawet na teren wroga i tam boksować i ryzykować, bo stać go na to, żeby wygrywał walki. I gdy on będzie boksował samym po sobie na terenie wroga i z dobrym zawodnikiem, to podwyższa też swój poziom, tak, że naprawdę w boksu jest zdecydowanie się lepiej, wtedy wszystko wychodzi i ten boks wygląda już taki dojrzały. Także tu wydaje mi się, że jeszcze może też z jedną walkę taką z takim zawodnikiem jak Cieślak i już można walczyć o mistrzostwo. Wiadomo, że waga ciężka charakteryzuje się tym, że tam może być ciężki nokaut i to będzie koniec kariery, szczególnie blokada psychiczna. W kategorii piórkowej sytuacja ma się zupełnie inaczej, czyli ewentualna porażka, zakładając jakaś porażka na wyjeździe Kamila, może tylko pomóc? Wydaje mi się, że tak. No, nie życzę mu tej porażki, ale też to nie znaczy, że jedna porażka i może już skreślić całą jego karierę. W moim przypadku widać było, że to było całkiem inaczej. Przegrałem walkę w Stanach i nagle wszyscy zaczęli dzwonić, bo tak nie dzwonili, bo nie wiedzieli, kto to jest. Bez porażki to, a co będziemy go brali, nie wiadomo. A jak już jest porażka na koncie, to już nagle się otwierają możliwości walki o dobre pasy, o fajne tytuły. Także i też nauczyła mnie czegoś w życiu, nie? To nie jest tak, że dostałem, przegrałem tę walkę i nagle, nie wiem, coś tam psychicznie jakieś, nie, wręcz przeciwnie, wróciłem mocniejszy psychicznie i zacząłem pracować nad między innymi tym kładzeniem się, bo tam poszedł cios podbródkowy, gdzie przekreślił całą walkę i wydaje mi się, że taka walka w przypadku Kamila, gdyby była, no nie daj Boże, gdyby była porażką, wręcz go bardziej zmotywuje i pozwoli mu wrócić mocniejszym. Dzięki. Dzięki.